Dzień dobry, proszę Państwa. Wracamy ponownie do jednego ze stałych tematów telewizji biznes, który się jak taka czerwona nić przewija przez naszą publicystykę. To jest, tym tematem jest nowa mapa gospodarcza czy mapa ekonomiczna Polski. Staramy się te zmiany rejestrować. No i spójrzmy na tę mapę. Jest tam miasto Piła, ciekawe i sympatyczne skądinąd, a na tej Pile, na mapie ekonomicznej, jest kółko oznaczające przemysł materiałów budowlanych. To kółko było już od dawna, bo wytwórnia została postawiona wiele lat temu, to był kiedyś prefabet, a potem nastąpiły zmiany. A jaki jest finał tych zmian, to już jest temat rozmowy z naszym gościem, pan prezes Cezary Szeszuła, prezes zarządu firmy Xella Polska, która poczyniła w tymże dawnym prefabecie w Pile znaczące inwestycje. Jak to było? O co to chodzi? Dzień dobry Państwu. Tak, całą grupę prefabet przejęliśmy w roku 2005 i zgodnie z przygotowaną strategią postanowiliśmy... W sposób naturalny to było przekształcenie, bo to była pracownicza spółka. My kupiliśmy pakiet 100% udziałów w tej grupie. I niby to jest ta sama fabryka, ale to już jest zupełnie inna już fabryka. Już w tej chwili jest to zupełnie inna fabryka. To jest ten sam plac tylko, można powiedzieć. W zasadzie ten plac i trochę budynków pozostało po tamtej fabryce. Na czym to najnowsza inwestycja polega? No, praktycznie zakład w 100% posiada w tej chwili nowe urządzenia. Te, które były najważniejsze, zostały zakupione jako nowe, pozostałe generalnie wyremontowane. Przebudowana została linia do krojenia, linia do pakowania, linia do przygotowania mieszanki. To jest to produkcja, powiedzmy, bloczków. To jest produkcja bloczków. Czyli materiału konstrukcyjnego, tak jest. Podstawowego, tak. Kto buduje chałupę czy coś, tak. Wie co to jest itong, prawda? Tak. Lepsza cegła. Można tak powiedzieć, tak, można tak powiedzieć. W każdym razie kosztem około 30 milionów złotych całkowicie ten zakład został przebudowany i został tak przebudowane, aby można było w tym zakładzie produkować bloczki najwyższej jakości. Jaka kalkulacja taką inwestycją rządziła? Jest rynek w Polsce na ten produkt? Jest. Jeżeli popatrzymy historycznie ostatnie 3 lata, to możemy powiedzieć, że ten produkt itong został prawie, ilość sprzedaży została podwojona. Więc widzimy, że takie są zapatrywania klientów. Klient poszukuje w tej chwili produktu, który będzie najwyższej jakości i który będzie spełniał także warunki i parametry energooszczędności. Klient współczesny jest klientem już o wiele bardziej świadomym niż ten, który był na rynku kilka lat temu jeszcze. Taka uproszczona, stara reguła mówi, że na murze jeszcze nikt nie stracił. No, w szczegółach różnie to wygląda, ale co do zasady chyba zgoda. Tak, na pewno tak. Jest bardzo, w zasadzie jeżeli popatrzymy na całą... W Polsce jeszcze trzeba dużo zbudować. Dużo trzeba zbudować. A poza tym, jeżeli popatrzymy na konstrukcję budynku, to tak naprawdę, jeżeli nie mówimy o wyburzeniu, to tylko ściany pozostają zawsze jako taki element, którego nie można wymienić. Konstrukcyjne. A cała reszta musi być... Tak. Poza tym chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo pan mówi o tym, że rynek jest, czy go nie ma. Jeżeli popatrzymy sobie tylko i wyłącznie na liczby, na dane statystyczne, ile zostało w tym regionie północno-zachodniej Polski domów wybudowanych w ostatnich 2 latach, to my nawet nie zauważamy spadku w stosunku do roku 2007, rok 2008 do 2007. Także dla nas i z naszego punktu widzenia położenie tej fabryki jest takim położeniem strategicznym, bo z niej będziemy mogli obsłużyć dostawy do klientów naszych w całej północno-zachodniej Polsce. To są waga, masa, objętość, tego za daleko się po prostu nie powinno wozić. Nie powinno się tego wozić za daleko. Jak waży produkcja fabryki z Piły na rynku polskim? Gdybyśmy... W tej chwili na pewno nie mamy docelowo uruchomionych mocy pełnych. Natomiast jeżeli pełne moce uruchomimy, będziemy w stanie wyprodukować w tym zakładzie ponad 300 tysięcy metrów sześciennych. Tak w przeliczeniu na domy to jest grubo ponad 5 tysięcy domów, które można z tych bloczków tam wyprodukować. Domów mówimy typu jednorodzinnych? Jednorodzinnych, tak. Tak. 5 tysięcy? Grubo ponad 5 tysięcy domów. No to jest także my to przeliczaliśmy, to jest około 15 domów, które mogą z tej fabryki wyjeżdżać każdego dnia. Panie prezesie, Xella w Polsce poza Piłą jeszcze prowadzi inne działalności. Tak, mamy w sumie 11 zakładów produkcyjnych, 4 zakłady itong, 6 zakładów silka. One są bardzo dobrze rozłożone geograficznie.
Jeżeli spojrzeć na mapę Polski, to Ostrołęka, Sieradz, Milicz, Piła to są zakłady naszej Tonga. Pozostałe silki, one są także na tej mapie bardzo dobrze rozłożone. Także praktycznie całą Polskę jesteśmy w stanie obsłużyć. I w tym sensie firma ogólnopolska, która jest oddziałem firmy niemieckiej, ale oddziałem samodzielnym. Oddziałem samodzielnym. Polskim tutaj się rozlicza. Oczywiście. To jest Xela Polska Spółka z o.o., która należy do koncernu Xela International z siedzibą główną w Duisburgu. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej Piły. Finansowanie tego w dzisiejszych trudnych czasach? My jesteśmy firmą, która potrafi zarabiać pieniądze i mamy także to szczęście, że mamy spółkę matkę, która jest dobrze uposażona finansowo. I te podwyższone progi w bankach możemy w tej chwili po prostu ominąć. Tak jest. Także z tymi kredytami różnie wygląda. Są i tacy, którzy po prostu sobie radzą bez tego. My sobie potrafiliśmy poradzić bez tego. Aczkolwiek rozglądając się po rynku, nie jest to wcale takie proste w tej chwili, aby uzyskać kredyt na finansowanie inwestycji. Już niezależnie od tego, czy jest to fabryka, ale wracając do naszej branży i do budowania domów, mamy wiele sygnałów od klientów, dużych deweloperów, którzy mają problemy w tej chwili, aby uzyskać finansowanie na swoje inwestycje. To delikatne i dla Was, no bo to jest kwestia zbytu produktu. Oczywiście. Oczywiście, jak widzimy, my widzimy spadek na rynku, spadek, jeżeli chodzi o podaż. A to jest spadek, a nie załamanie. Spadek, a nie załamanie, tak. Są różne segmenty tego rynku. Jeżeli popatrzymy na segment budownictwa jednorodzinnego, to tam wcale nie jest tak źle. I jeżeli jeździmy po Polsce, to jest fenomen, to polskie budownictwo jednorodzinne z tymi systemami gospodarczymi zwłaszcza. Bardzo często. Bo to za komuny w najgorszym czasie przez pół Polski wyrosło. Nie wiedzieć z czego. No dokładnie tak. Dokładnie. Znaczy, my wiemy z czego. W tej chwili się troszeczkę zmienia. Po prostu wystarczy jeśli kupić już. Dokładnie, nie trzeba tak kombinować. Czy Xela coś na przyszłość jeszcze planuje, czy to na razie jest? Na tę chwilę tak. Natomiast my mamy naszą długoplanową strategię opracowaną. Jeżeli będą jakieś już ostateczne decyzje co do dalszych inwestycji, to myślę, że skontaktujemy się z Państwem i damy znać wtedy. A na razie rozwój ekstensywny. Na razie rozwój ekstensywny, tak. Dziękuję uprzejmie za wizytę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.